W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Słowacji, nad Dunaj. Zatrzymaliśmy się we wsi Żitawa, gdzie znajduje się pomnik podpisania pokoju żytawskiego. Pokój Żitaw był traktatem pokojowym zawartym 11 listopada 1606 roku między Imperium Osmańskim a Monarchią Habsburgów. Pokój nosi nazwę od rzeki Żitawa, u ujścia której podpisano traktat, w miejscu dzisiejszej wsi Radwan nad Dunajem. Pokój Żitaw zakończył 15-letnią wojnę z Turkami i jednocześnie antyhabsburskie powstanie Stefana Boczkaja. Kilka kilometrów od wsi Żitawa zatrzymujemy się nad Dunajem, aby zrobić sobie postój w podróży. Miejsce jest niesamowite. Jest to płaczący las. Niesamowita sprawa. Stanęliśmy sobie na parkingu przy samej wodzie, przy Dunaju. I nad nami drzewa, które płaczą. Normalnie woda się z nich leje. Kapie woda z drzew. Piękna pogoda, słońce świeci, a drzewa płaczą. O, a już płynie statek. Zaraz będzie tutaj blisko nas. Nie wiem. Tam w oddali widzę kolejny statek. Zobaczymy, czy on popłynie też w tamtą stronę. A my... O, chyba się pojawia. A my jemy śniadanko. Zrobiliśmy sobie. O, płynie. Ale to nie jest ten, co myśmy widzieli. Ten jest mniejszy. Także chyba płynie w kierunku Budapesztu. Płynie drugi statek. A ja jestem w tym płaczącym lesie. Tak się przedzieram. O, ale już go teraz będzie ładnie widać. O, tylko ten komin taki nieładny tam. Kolejny wycieczkowiec płynie. Niesamowita sprawa. I woda spływająca.
Niestety o płaczącym lesie nie mogę wiele znaleźć w internecie. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.